Siemano wszystkim, z tej strony Ikul i dzisiaj spróbujemy czegoś na peceta. Tak, wiem, na peceta właśnie miałem nagrywać coś na PSP, tak, to też jest nagrane. Ale chcę wam pokazać grę, która po prostu mnie kilka lat temu urzekła i do której powróciłem ostatnio. No i mam nadzieję, że będę znowu w nią grać, no, dobrą kupę czasu. Co to za gra? Jest to gra Battleforge. Battleforge jest to połączenie karcianki i strategii. Wiem, może niektórzy mogą pomyśleć dziwne połączenie, ale mi się one osobiście bardzo podoba. W zasadzie już przed premierą gry no, bardzo wyczekiwałem tej produkcji. I pierwszy raz właśnie zobaczyłem, jak to wygląda. No dobra, i co my tutaj mamy? Widzicie, nie mamy jakiegoś tam ekranu startowego, czy coś takiego, jakiegoś tam od razu wyboru misji, przejście tego. Mamy taką prostą arenę. Co na niej się znajduje? Znajdują się na niej dwie fortece. Widać, są różnego koloru, więc symbolizują innego gracza. Jest to taka jakby symulacja pojedynków tutaj. Czyli tu jest mój obecny, przepraszam, to jest mój drugi deck. Mój pierwszy jest tutaj. Jak widzicie, nawet jest poziom danego deku. Tu jest taki zwykły tutorial deck, to może pokażę na jego przykładzie. Jak to wygląda? Bierzemy kartę. Jestem tu na przykład Master Archers, czyli takich zwykłych kuszników. I stawiamy sobie. I to są tacy podstawowi kusznicy, podstawowa jednostka. Są także Nordgards, są także właśnie jedna z podstawowych jednostek. Tutorial deck. Jako że na początku właśnie wybieramy sobie, kim mamy grać, jakąś tam daną frakcję, kolor, bo to w zasadzie mamy kolory. Tu jest wszystko podzielone na cztery żywioły, tak jakby, czyli karty ogniste, karty ciemności, karty lodowe i karty natury. Jak widać, zdarzają się także połączenia dwóch natur. Na przykład tu mamy naturę z lodem, tu mamy na przykład kartę Lost, czyli połączenie lodu z ciemnością, bądź ciemności na przykład z ogniem. Jeszcze jest natura z ogniem, z tego co pamiętam, ale chyba nie mam takiej karty. A nie, może mam jedną. Sky Defender. Bo to były... Nie, no nie będę miał. Nie mam, dobra, nieważne. No i mamy też podział na różną wielkość jednostek, akurat te jednostki typu te Nordgards czy Master Archers, które wypuściłem przed chwileczką, są to jednostki typu Small, czyli widzicie na opisie karty, gdzie po lewej stronie mamy właśnie atak i pisze S. No i tak samo przy życiu mamy 720 punktów życia, no i także jest S, czyli oznacza, że to jest jednostka Small, czyli najmniejsza. Podobnie jest właśnie przy Master Archers. Ale może spróbujmy jakąś inną, większą jednostkę, dajmy na to taki Firestalker, który także jest w tutorialowym deku. On już ma, zawsze trzeba patrzeć właśnie na życie, bo to jest jego wielkość. Jeśli ma życie M, czyli medium, czyli jest to karta, to gdzieś jednostka już większa, widzicie, jest znacznie większa od podstawowych Master Archelów. Mamy później jeszcze jednostki typu large, czyli jeszcze większe. To na przykład Tremor, czyli kolejna jednostka właśnie z takich podstawowych. Każdy ma także jakąś tą swoją umiejętność, ten ma jakieś tam zmianę. O, może strzelać. Oj, tak go zmieniłem i zaczęli tutaj szturmować te mury. Oczywiście, jak mówię, to jest wszystko taka symulacja, więc można sobie kliknąć ten tutaj guzik, klik to Reset Forge i wszystko nam w pizdu zniknie. Dobra, może puszczę jeszcze takich Rage Clubsów. To akurat nie są chyba podstawowe jednostki, je trzeba chyba kupić na aukcji. Co mamy? Mamy oprócz kart jednostek, mamy też karty, na przykład karty czarów. Może zmienię sobie tutaj gracza, żeby oni byli po przeciwnej stronie.
No i taka zwykła podstawowa czar, erupcja. O, widzicie, robi erupcję, wypierdziela jednostki we wszystkie strony, muszą się one znowu przegrupować. Są także karty budynków. W zasadzie nie wiem, czy Firebomb można... Nie, to jest jako device, jako urządzenie. No, ale ja to Firebomby raczej zaliczam do budynków. I gdy oni sobie tutaj atakują ten nasz budyneczek, możemy go sobie jebnąć w pizdu. Czyli taki, wiecie, taki decoy. No, że jednostki w niego atakują, on sobie wypierdziela. W zasadzie nie używałem tej karty, bo mi się zbytnio nie podoba, aczkolwiek mam nawet dwie kopie. O kopiach powiem później. Co to jest Aura of Pain? Aha, że tymczasowo zabiera życie. No i jednostki large już pokazywałem, ale są także jednostki XL, czyli extra large. Może sobie tutaj jakoś poszukam. Bodajże Drake tu gdzieś był taki podstawowy, który jest XL. Nie, no nie mam go, myślałem, że mam, no nic. XL, XL, o, na przykład Avatar of Frost, czyli jedna z moich kart, za które wydam, no, dużo kasy. Bo jak mówię, teraz, znaczy no kiedyś, nie, gdy gra ta wyszła, nie było możliwości kupna jakiejkolwiek karty, znaczy tylko za walutę premium, więc jak ktoś tam nie wydał trochę grosza, to nie mógł za bardzo dostać nowej karty. No i to mógł być problem właśnie dla takich graczy, którzy nie lubią wydawać kasy na grę. Ja postanowiłem troszeczkę wydać, a potem okazało się, że wszedł update, który umożliwił nam zdobywanie punktów premium. Dziennie po prostu za minimum 15 minut gry zawsze dostajemy maila od supportu, że tam pograliśmy 15 minut dziennie i dostajemy jeden punkt Battleforge Points, za którego możemy kupować karty. Jest to taka specjalna o, chodzi mi o to pierwsze, że dostajemy jedną kartę losową. I to jest zazwyczaj karta common, czyli nie jakaś tam rzadsza, czyli raczej taka podstawowa, aczkolwiek common też mają niezłe karty, szczególnie, że możemy dostać to z edycji Twilight, Renegade, Lost Souls albo Ami. O, te Ami to nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Patrzę, nie, już dawno nie grałem, więc już patrzę, że nowa frakcja doszła. Ciekawe, co to jest, później sobie sprawdzę. No i tu mam także deki, czy boostery, które możemy kupić, tu już takie za więcej punktów. Punkty nie są aż tak drogie, myślałem, że jest troszeczkę drożej co do kupna battle pointów, ale jest w miarę, jest w miarę. To może spuszczę w pizdu i... Jakie mam deki? Ja mam deki lodowo, no lód ciemność mam jeden dek, czyli to jest mój główny dek, którym się posługuję. No i drugi mam taki zapasowy. Słabszy jest to deck ciemność, ogień. No, nawet mam tą bombę. No i to może włączę sobie ten swój deck. Jak widzicie, mam też kilka właśnie takich. Akurat Frostmite jest medium, Lightblade jest medium. Phalanxy są S, o, tu mam takie mniejsze jednostki. To nie są podstawowe. Wszystkie te jednostki może prócz Tremora, prócz też nie, Cannon Tower chyba też nie jest podstawowa. Prócz Cold Snapa, no i tutaj chyba jest Unholy Power albo coś takiego. To wszystkie te karty, które mam, nie są w podstawowym deku. Po prostu nabyłem sobie na aukcji. Jak widzicie, jak mówiłem wam przed chwilą, po jednym punkcie dostaje się zawsze Battleforge Points za 15 minut gry. Ale zamiast, myślę, że lepszym sposobem, zamiast wydawać po 2 punkty Battlefront, bo kiedyś to kosztował 1, teraz już kosztuje to 2 punkty, taka właśnie jedna randomowa karta, lepiej pójść sobie na akcję i od 3 w górę, bo najmniejszą cenę można dać 3 Battleforge Points. Od 3 Battleforge Points możemy już kupić karty. Kart jest naprawdę masa, które ludzie sprzedają. Po prostu, nie wiem, podoba nam się jakaś jednostka, wyczajmy nazwę, wpisujemy na aukcji i możemy bardzo tanio taką kartę dostać. Mówię, większość tych kartek, na przykład Frostmage, kupiłem dosłownie za kilka Battleforge Points, więc nawet jeśli doładowałem sobie za te
20-30 zł, dajmy na to 500 punktów Battle Forge Points, to za tą cenę już mogę sobie całkiem niezły deck odwalić. Trzeba po prostu znaleźć dobrą cenę i myślę, że nie będzie problemu. No jako, że wydałem troszeczkę kasy, mówię, właśnie zainwestowałem na przykład w Northland Reiki, czyli takie lodowe smoki, które są naprawdę potężne. Kupiłem sobie Skylet Sage'a oraz jego mroczną wersję Lost Vigil. Karty Lost są po prostu zajebiste, tak mi się one podobają, że to się w pale nie mieści. No co do Lostów, to mam także Lost River. Oni mogą duszę wysysać. Czy no, ten akurat duszę zbiera. Lost Spirit Ship, czyli jedna z mocniejszych kart, jakie... No, chyba nawet nie wiem, czy nie najmocniejsza, ponieważ robi kolosalny damage. Widzicie, jest rozmiaru także XL. Ma prawie 4000 życia. Prawie 3000 ataku. A, no i tam sobie już strzela. No i takimi torpedami non-stop bombarduje masy jednostek. No i moja topowa karta, którą po prostu kocham, to jest Lost Vigil. Przepraszam, Rozgrigori. Jest to taka wersja Satanaela, ponieważ Rozgrigori powstał na bazie jednej z lepszych kart, karty ciemności. Właśnie Satanael, który wygląda tak samo jak właśnie Rozgrigori, tylko że ma inną skórkę. No, model praktycznie ten sam, chyba że inną broń dzierży. No ale dobra, to tyle jeśli chodzi o pokazówkę jednostek, bo mówię, tu mam jeszcze budynki, na przykład Cannon Tower. Oczywiście w kampanii budynki się troszeczkę budują. Mógłbym jeszcze dużo powiedzieć o jednostkach, ale myślę, że powiem to przy jakiejś prostej misji. Myślę, że weźmiemy Siege of Hope. Gram sobie na standardzie, bo dawno nie grałem. Aha, i to coś takiego jest. No dobra. Ready. As the first battle of the Twilight War loomed, it was clear the mortal races desperately needed aid. Jak widzicie, każde ekran modowania ma taką jakby, no może nie cutscenkę, co raczej opis. No i to wszystko się łączy w jedną, przyznam, ciekawą historię, bo jest dużo misji właśnie powiązanych ze sobą, fabularnie. No i warto sobie właśnie przeczytać przed misją, co jest, jakieś opowiada to właśnie historię, to wszystko zapisuje się w takiej księdze, którą mamy w menu. I tam właśnie za na przykład zdobywanie nowych poziomów, przechodzenie kolejnych misji kampanii oraz ulepszanie swoich kart. Dostajemy właśnie takie opisy niektórych jednostek, jakichś frakcji, bohaterów. Właśnie w talii mam też swojego jednego bohatera, którego kupiłem, zresztą wam go zaraz pokażę. Okej, no i na czym ta gra polega, to już przeszedłem, już mam nadzieję, że jeszcze siedzicie ze mną, bo teraz już w zasadzie przychodzi do głównej gry. Tutaj mamy Power Wheel, czyli rzeczy, które w rogu tutaj widzicie, produkują nam surowce. Oczywiście one także się kończą, są na wykończeniu, tylko po 600 punktów jest. A tu mamy monument. Czyli monument, monument jest to rzecz, którą właśnie wybieramy sobie nasz pierwszy... kolor, jaki reprezentujemy. W zależności od tego, jaki zbudujemy, to... może... Tak. W zależności od... Znaczy, pierwszy monument zawsze powstaje taki, jaką pierwszą jednostkę puścimy, więc... Ja zawsze puszczam sobie jednego Lightbringera, a potem pospamuję troszeczkę... Frostmage'ami. Nie chodzi o to, żebym chyba doszedł Defense Western Enclave Anterior. Aha, czyli muszę przez 7 minut bronić bazy, którą widzicie w punkcie B. Ona będzie cały czas atakowana. No i tu macie już walkę, czyli jak to wygląda. Jak widać, Frostmage robił tutaj naprawdę zasiekę. Świetne jest to, że odrzucają, ponieważ gdy podchodzę ciutkę bliżej, to wróg nie jest w stanie nic zrobić. Oczywiście, jeśli to jest mała jednostka, bo jeśli to jest większa jednostka, to już
aż takiego odrzutu nie ma. No i to są właśnie jakieś Twilight. No właśnie budynki z Twilighta. Mówię, wszystkie jednostki, jakie występują w tej grze, czyli jak widzicie, nawet tych tutaj żołnierzy z Twilight, możemy ich normalnie posiąść jako jednostki. Wystarczy, że znajdziemy daną kartę i nabędziemy ją i nasze problemy się powinny skończyć. Aha, nie mogę na razie postawić monumentu. Dobra, tutaj już nic nie ma. Ja postawię sobie drugi lodowy. Chociaż mogłem na Strivera postawić. Nie, no dobra. Widzicie, już drugi orb się buduje, znaczy no dłużej schodzi na go odbudowę. Warto wspomnieć też, że jeśli stoimy przy monumencie, przy power wheelach, to nasze jednostki się leczą. O, już będzie uleczona. O! Defenderów dostaliśmy, o fajnie, ale beka. Dobra, wy to sobie brońcie, pan, no. Panie, panowie defenderzy. Aha, i tu już mogę założyć swoją pierwszą bazę, czy jak widzicie takie ruiny. No i wybieramy, w którą stronę mają stać wieże. Oczywiście wybiorę w tą. No i mamy mury. Ale zaraz, zaraz, czy nie powinienem nad nimi sprawować kontroli? Nie wiem, chyba nie. No dobra, nieważne. Warto też wspomnieć o jednej rzeczy. Jak widzicie tutaj... widzicie taką siódemkę tutaj przy Lightblade'ach, a tutaj jedynkę? To siódemka oznacza to, że możemy pod rząd puścić 7 jednostek typu Lightblade. No, może po prostu pod rząd ich puścić, tak samo te 10 falangów możemy pod rząd puścić. Będzie 10 razy 6, czyli 60 żołnierzy. A później, jeśli wypuścimy już wszystkie naraz, wtedy łapie się cooldown, jak widzicie w przypadku Frostmage'ów. Czyli puściłem wszystkie Frostmage na mapę i teraz już jest cooldown, bodajże on jest 30 sekund zawsze. Chociaż nie, gdzie 30 sekund, tylko w zależności od karty to jest, o tak. No i już, jeśli jest już cooldown, wykorzystam maksymalną liczbę przyzwań jednostek, to już potem cooldown, z cooldownu dochodzi tylko do jedynki, już się nie wczytuje do... Znaczy no, nie wczytuje, już się nie cooldownuje do wyższej pozycji, tylko zawsze się kończy na jedynce. No i dobra, zaraz dojdę do bazy tutaj. Puszczę jeszcze bohatera swojego, to jest mój bohater, Rogan Kyle. I teraz możecie pewnie się zdziwić, dlaczego przyzwałem go i ma pół życia. Dlatego, że jeśli nie przyzwiemy naszych jednostek przy na przykład Power Wheelu, przy budynkach, to one mają taką jakby... O, już się... tego... mają taką jakby karę dostają na początku, że po prostu za przyzwanie ich no, w takim miejscu, a nie innym. Dostają karę, tam bodajże to jest chyba 5 czy 6 sekund. Że na ten okres mają pół życia, ale po tym okresie tych 5-6 sekund normalnie wraca do poprzedniego stanu zdrowia. Dobra, doszedłem, patrzę tutaj do punktu B. A co tu są za budynki? Lirish House? A to chyba nie są jakieś... Nie, to są po prostu zwykłe budynki. Dobra, to mam kolejne power wheel'e. Dobra, patrzę, że tu za bardzo nic zrobić nie mogę. Kurczę, pokazałbym wam więcej jednostek w akcji, niestety nie mam teraz na to czasu, ponieważ misje w Battlefront zazwyczaj gra się dobrze ponad pół godziny. A na pewno nie chcielibyście takich długich materiałów oglądać, więc myślę, że w tym miejscu to po prostu zestopuję.
U Jezu, ale... Tak przypuszczają, ja pierdzielę. O, i teraz użyłem czaru Cold Snap. Kurczę, no nic, dobra, ja to sobie już jeszcze z nimi powalczę. No a tam... A was zapraszam na moje inne filmy, które będę wrzucać na YouTube'a. W takim razie, jeśli ktoś wytrzymał do końca, to dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. I zapraszam was na tą jakże świetną grę, bo naprawdę przydałoby mi się parę ludzi do wspólnej gry w to. W takim razie dzięki, na razie trzymajcie się, pa.